Masz też za sobą dużo innych show, jak Mam Talent, The Voice, Must Be The Music. Czy ten jest najbardziej stresujący? Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. To jest combo. W tym programie jest pełne combo. Tutaj trzeba i aktorsko wszystko ogarniać, i wokalnie. Przy czym właśnie to, co powiedziałem wcześniej, że to nie jest takie śpiewanie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, czy ja jako wokalista jestem przyzwyczajony na co dzień. Kiedy wychodzisz na scenę w programie, przypuśćmy, The Voice of Poland, to jakby masz ten wachlarz możliwości interpretacyjnych piosenki jest bardzo duży. Możesz to zrobić totalnie po swojemu, nikt ci niczego nie narzuca. Tutaj konwencja jest zupełnie inna. Tu musisz się jak najbardziej zbliżyć do oryginału, czyli jak ja to kolokwialnie nazywam, totalnie się wynaturzyć po prostu, tak? Pozbyć się totalnie swoich nawyków, swojej natury, swojej osobowości. To jest bardzo trudne, to wymaga bardzo dużej pokory. To mnie najbardziej stresuje, naprawdę. Ja zawsze jak jestem w tej windzie, bo tutaj obok nawet, mamy tutaj się teraz rozsuwa, to jest moment, w którym zawsze mam tak zwany digital nóg po prostu. No, to za każdym razem to przeżywam, a myślałem, że już po tylu latach na scenie nigdy mnie to nie spotka, a tutaj jednak jest zupełnie inna rzeczywistość, totalnie.